mamy tutaj właśnie trzech naszych kandydatów na początku. Mufina, Mufina i Mufina. A myślę, że jestem Berku i Jago. Nie. Witamy wszystkich, proszę się tutaj przywitać, cała trójca. Cześć, Jago. A dzisiaj cała nasza trójca będzie odpowiadać na głupie pytania i będą tworzyć głupie odpowiedzi, więc zaczynamy, tak? Wszyscy gotowi? Nie. Kto przygotował te pytania? No ja, a kto? A my odpowiadamy na pytania? Myślałam, że coś jemy. Proszę się ustawić przy przyciskach. Każdy z uczestników ma swój własny przycisk. Proszę odpalić przycisk numer 1. Policja. 2. I 3. No. Oczywiście zasady polegają na tym, że kto pierwszy wciśnie przycisk, odpowiada na pytanie, jeżeli odpowie błędnie, dostaje minus 1 punkt. Żeby nie było tak. No, czyli muszę. Oczywiście, że tak, żeby nie było za łatwo. A jest jakaś kara? Ja tu chciałam coś przyjść zjeść, a dostawać minusowe punkty. Teraz gramy. Dobra, tak więc pierwsze pytanie. Jakie zwierzęta zabrał Mojżesz na arkę? I kto był pierwszy? Tutaj, tutaj ja. Tak, proszę. Żyrafę. Słonia. Minus punkt. Jak to żyrafy nie zabrał? Mojżesz nie zabrał żadnych zwierząt na arkę. Dlaczego? Bo to arka Noego. Dobrze! Dlatego miałam błagać. Minus punkt! No to ja się nie znam na tych religiach, to bez sensu. A coś wygrywamy? Dlaczego ryby nie mogą pływać do góry nogami? Bo nie mają nóg. Dobrze. Tak jest, w takiej tematyce są te pytania. No, to było trochę mądrzejsze pytanie, to było bardzo głupie. Każde pytanie będzie aż tak głupie, wiesz? Ale jak ryba odpowiada na ten najgłupszy. Ale jak ryba umrze, no to pływa do góry nogami. Ale ona nie ma nóg, jak ma pływać do góry nogami? Do góry brzuchem może pływać. Właśnie mi brakowało tego sformułowania. To jakie jest niby inne, ale rzeczywiście do góry brzuchem jest. Racja, dobra. Niektóre miesiące mają 31 dni, a ile miesięcy ma 28 dni? O, ile razem. Miesięcy ma 28 dni? Tak. No, możecie razem. Wszystkie odpowiedziałam! Ale długo myślała! Nie, ale nie było limitu czasowego na myślenie. Nie ma! Minus 1 dla niej, bo przecież prosiła. Nie, powiedział, że równo. Raz, równo nacisnęłyście, raczej a równo. A ty czeka, dałam ci 2 sekundy. 2 sekundy to za mało, przynajmniej 5 powinno być. Następne pytanie. Ty się pomiędzy nami oberwiesz tutaj. Jeśli są 3 jabłka w misce i zabierzesz 2, to ile masz jabłek? Nadal 3. Błędna odpowiedź. Osoba numer 2. 1. Błędna odpowiedź. Okay. Jeszcze raz mogę pytanie? Nie, nie można! No jak nie można? Możesz przeczytać, możesz przeczytać. A, no to się odsuń, bo zasłaniasz. Jeśli są 3 jabłka w misce... sekundy minęły. I zabierzesz 2. No koniec czasu! Nie, ja nie odpowiadam, ja nie, bo ja się nawet nie zgłaszam. Dwa, odpowiadam. Dobrze, ale niestety już źle. No zabrałaś 2, masz 2 jabłka, to jest logiczne. Co rośnie, ale nigdy nie spada? Nie wiem. Teraz ja rozumiem, zbierasz na minusie, tak? A, no to już minus daje. No tak, no i tak się bawimy, dobrze, minus. Co rośnie, nigdy nie spada? Co to jest? Nie, ja człowiek! Nie! Stopy procentowe! To nie! Aga! Co rośnie? Co to jest? Co rośnie, ale nigdy nie spada? Dobra. W sensie czas, że coś takiego? Blisko! Tak, że chodzi o jakby no... Rok! Rok! Wiek! No wiek, no rok, wiek! Bo dla Agi! Powiększa się, no tak rośnie. No. Dobra, następne pytanie. Jak wiele razy można odjąć 10 od 100? 10. Źle. Nie wiem. Raz. Dobrze. Aha. Dobra, zakumałam już teraz, okay. Słuchajcie, to jest moja taktyka. Bo mi też wpada ten pomysł do głowy, który ma Vera, ale daje Verze odpowiedzieć, ona wtedy robi to źle, a ja myślę... Nie, no teraz jak pomyślałam, to rzeczywiście tak jest. No. Ile liter jest w słowie alfabet? Nie chcemy się liczyć. 9. Strzelałam. 7. Kurczę! 7! Kurczę! Jakby no przecież! Ja nie liczyłam nawet! Cześć, to, że ja przy was palce wykładałam i wyszło mi 7! I tak później powiedziałam, o nie! Ktoś może podejrzeć moją odpowiedź! I się nie chciałam liczyć! Ja chciałam zaakcentować literę A, dlatego jest taka alfabet. To jest 2, to jest 2 A. Tak, alfabet. I U zamknięte. Co? Myślałam, że jak ona
razie odpowiedz jeszcze raz dalej. Kolejne pytanie, tak? Wszyscy są gotowi? No. Dobra. Nie żyję, ale mogę umrzeć. Czym jestem? Mam dla was podpowiedź. Używa się to bardzo często w pracy youtubera. Często to wymieniasz. Jeszcze raz, jak pytanie? Nie widzę. Nie żyję, ale mogę umrzeć. Czym jest? Bateria. Dobrze. Już nie minus 6, tylko minus 5. Dobrze. Nie no, ja się mam z minus 12. Pytanie kolejne. Jestem wysoki, gdy jestem młody i niski, gdy jestem stary. Czym jestem? A nie człowiekiem? Błąd. To by się zgadzało. No nie, jak jesteś młody, jak się urodzisz, to jesteś bardzo mały, przypomnę. Ale młody, nie mały. Dobrze, młody. Dobrze. Proszę, no tak, młody też jesteś. Wysoki i niski, gdy jestem stary. Czym jestem? Twój stary jednolatek, nie wiem. Więc? Hard question, I don't know. Podpowiedź. Podpowiedź. Używa się do tego zapałek bądź zapalniczki. Aha. Okej? Okay? Okej? Okay? Świeczka? Dobrze. Aha. Skąd czemu? Ale przecież... Czemu ja wrócę do jakiegoś kujora tutaj? Co ci powie? No tak mi się ogień świecę skojarzył. No było blisko, no ale niestety. Czy jest miejsce, gdzie można dodać 2 do 11 i otrzymać wynik 1? Znowu matematyka? Co to za matematycznie? Miałam 2 na koniec. Do 11. 2 do 11 i otrzymać wynik 1. No już myślałem. A nie ma, co wy na mnie liczycie? Nie ma takiego miejsca. Błąd. No nie, jest, jest takie miejsce. Jest takie miejsce bardzo często używane, można nawet powiedzieć. I otrzymać ile? I otrzymać ile? Otrzymać jeden. Tuzin to nie będzie. Tuzin to jest 12. Wtedy można powiedzieć, że jest jeden tuzin, ale tuzin to 12. I don't know, nie wiem. Nie wiem. Za ciężkie te pytania, za głupie jesteś. Dobra, dobra, to takie się... Ja powiem, że jest takie miejsce. Dobrze, ale jest takie gdzie? Miejsce, gdzie? Nie wiem. Ale powiedziała na pytanie. Ale jest. Dobra, jest. Ten przyrząd bardzo często wisi na ścianach. Teraz już trochę mniej, ale... Chodzi o pierwszą godzinę. Kurczę. Czyli gdzie? No na zegarze. Dobrze. No nie. Już myślałam, że ci to zabiorę. Ale poczekaj, Werka miała radę, bo pytanie brzmiało. No jest takie miejsce. Czy jest takie miejsce? A Werka... Poproszę o jeden punkt. Werka dostaje pół punkta za... za błąd honorowy. To są głupie pytania, Wera dała głupią, mądrą odpowiedź na to pytanie, która się zgadza, więc ma punkt. Ogień się prawie zgodził. Tak, gotowy do następnego pytania, koniec. Kobieta pcha swój samochód do hotelu, a następnie mówi właścicielowi, że jest bankrutem. Czemu? Pcha samochód do hotelu? A następnie mówi, że jest bankrutem. Na laptopie? Ale przecież można być bankrutem i se pchać samochód. Ale jakie jest pytanie? A, że no to... masz pytanie! Tak, masz pytanie, ale to ta kobieta ile siły musi mieć? No, no najwidoczniej tak. Niech se pcha, no. Znaczy, no nie, no ja dobra i tak nie, nie wykorzystam. Dobra, okej. Okay. Kobieta pcha swój samochód, o ile to jest jej samochód, a nie kradziony i nie pcha go do więzienia, w którym przyjdzie pan, a ona nie wie, czemu jest bankrutem, bo właśnie nie wiem, jest ale to, ale to chodzi o to, czemu ona jest bankrutem, czy czemu ona pcha ten samochód? Właśnie to sami sobie zanalizujcie. Ja wiem. Po prostu kobieta popsuła ten samochód i idzie do męża oddać go. Kolejna odpowiedź. No, no, bo ona nie ma swojego rachunku, tylko ma mąż rachunek. Czemu? Bo nie ma czemu, nie wiem. Gra w Monopoly. Co? Kto to wymyślał? Kto to szuka? Nawet nie jest hotel. Śmieszne! Oczywiście, że jest! Hotel jest najbardziej punktowanym miejscem! Ale czekaj, co, że pcha samochód? No, że przesuwasz pionek, Aga! Ale pionek. Jak jesteś już bankrutem, to już nie przesuwasz pionka w Ale ty pchasz, wchodzisz na hotel, musisz zapłacić. Nie masz kasy, jesteś bankrutem. No. No. To ma sens. U mnie się nie gra w Monopoly, u mnie się aha, pcha. Może ona najpierw tak, pcha, no. A nie, będąc bankrutem to pcha. No, no. Dobra, niech będzie. No. Ile jabłek można zjeść na pusty żołądek? Ile się chce? Będę to... ja wiem, jedno, bo później już nie będzie pusty. Dobrze. Kurczę! Jeden punkt mam! Ja chciałam powiedzieć, że w ogóle lepiej nie jest, bo wtedy się robią wzdęcie i gazy. Bo to fermentuje, jabłko, no. Na co masz ochotę, to jeść. Po prostu. Taka jest moja odpowiedź. Jeśli masz 2 godziny życia i zegarek przyspiesza 4 razy, ile czasu zostanie do twojej śmierci? Co ma zegarek do twojej śmierci? To odpowiedz mi. Ja mam odpowiedź na to pytanie? Masz 2 godziny życia. A no zegarek to... przyspieszy 4 razy. A to nie chodzi zegarek? No, ale to... Ja mam 2 godziny życia. Czyli ile masz? Na pewno jesteś pewna odpowiedzi? Ile? No one później mijają. No ile mów? Ale no... No ile? 2 godziny! Ale to jest dobrze. Jakieś pytanie z sensu? Tak, tak. Jeśli mamy 10 ryb i 5 z nich się utopiło, ile zostanie? Aga była pierwsza? Wszystkie. Powód? No bo wszystkie są w wodzie, jak się utopiły. A, no nie wiem, ile by się nie mógł utopić. O, dobrze, no. No ale wszystkie, no. Proste pytania. Co należy do ciebie, ale jest używane przez innych częściej? Każdy z was to ma. I dla podpowiedzi, akurat jeżeli o to chodzi, to w większości wybierali to rodzice. Imię. Dobrze. Nie, każdy jest najszybszy remer.
Nauczam się Łukaszu, żeby szybko wciskać wątpliwości. Tak. Nie odpowiadamy na głupie pytania. Dobrze. Tak, jest filmu. Jeśli chcecie rundę drugą, koniecznie stawcie dużo kciuków do góry. A teraz poruszę o finałowe pytanie. Dobrze, co podróżuje po świecie, ale tkwi w jednym miejscu? Słońce, księżyc, słońce? Księżyc. Nie. Po świecie. Ale księżyc ma fajny. Wiatr. Dobra, sekunda. A Aga nie będzie znała, kurczę, czeka sekunda. To była zbyt banalna podpowiedź. Ale patrz na mnie, więc... Wy byście znały okay. Odpowiedź od razu, więc byłaby załatka. Czemu ja bym nie znała? Bo przyjechałaś za późno, twoja wina. Tkwi na białej kartce papieru, złożonej białej kartce papieru, czy jakoś tak? Ale tutaj, w pokoju? Nie w pokoju, podróżuję po świecie. Okej. Są skrzynki na to... List! List i dobrze, dobrze, ale co podróżuje po świecie, ale tkwi w jednym miejscu? Listonosz. Nie, listonosz, nie listonosz. W sensie chodzi o tekst, na przykład w książce, że tkwi w jednym miejscu, ale opisujesz go i są różne podróże, przeżywasz tam? Nie, najbliżej tutaj. Najbliżej. Nie, dobrze, było blisko, jest list i coś jest na liście. Macie jeszcze jedną szansę, wszyscy. Znaczek! Dobrze! Dobra, to było nawet całkiem, no nie! Całkiem rzeczywiście, no tak się zgadza. Ja się poddaję. I policja po ciebie leci. Proszę wstać, pożegnaj się z widzami. Buziaki, pa! A moja nagroda? Za co? Pewnie wygrałam. 20 punktów. A ja największą ilość ujemnych coś będę miała? Satysfakcję. Widzowie rozliczą! Widzowie rozliczą was! Brawo!